Cześć, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy Wiedźm. Ciekawsze rzeczy widziałem. Okej. Fajne przywitanie na początek odcinka. Słuchajcie, witam w kolejnym odcinku. Nie pamiętam już dokładnie którym i lecimy sobie do... Okej, może jakieś dziwne rzeczy się dzieją. Lecimy sobie do Keiry, ponieważ dała nam zlecenie dodatkowo na zadanie, które jest na naszym poziomie. Zatem nie zwlekajmy, tylko szuramy do niej niczym zajączek. No, Geralt oczywiście liczy pewnie na coś więcej niż tylko zadanie. Ja nie, ja jestem raczej taki ułożony. Dobra, weźmy sobie przy okazji zioła, które ma w ogródku. Pięknie. Wszystkie nie patrząc jakie ma. No i dobra, pogadajmy z nią. Po co mu były te szczury? Przeklęte zgodniki, lepiej byłoby tą łopatą roznieść na miazgę, albo wytruć, a nie. Widziałeś, co potem z nimi robił? Okej, okay, Keira zajęta jest sobie rozmową. Keira, co ty tu robisz? Geralt, ale mnie wystraszyłeś. Ale nie! Czarownik mówi, przynieś mi szczurów i no zdrowe mają być, nie koty z gardła wyłuckane. To ten kaganek, który zabrałaś z kryjówki elfa? O co chodzi z tymi szczurami? Nic ważnego, potem ci wyjaśnię. A teraz powiedz, co ci do mnie sprowadza? Jeszcze raz powtórzę, po co ci magiczny kaganek? Po co ci kaganek? No przecież widziałeś. Umożliwia komunikowanie się z zagubionymi duszami. Nie wiedziałem, że interesuje cię ten rodzaj magii. Nie ma w tym nic złego. Dlaczego elf obiecał ci kaganek? To była wymiana. Potrzebował silnej magii, a wyczuł, że nie jestem zwykłą zaklinaczką kurzajek. Przyrządziłam mu miksturę opóźniającą degenerację tkanki nerwowej. Ten lek może na przykład powstrzymywać utratę pamięci. Komu chciał to zaaplikować? Nie powiedział. Co robisz w Velen tak naprawdę? Chyba zdajesz sobie sprawę, że muszę o to zapytać. Co tutaj robisz? Niech pomyślę. Zażywam świeżego powietrza? Podziwiam malowniczo. To już było. Ja się tu ukrywam, Gerry. Masz na myśli... Tak. Dobra, to sobie przeklikamy. Dlaczego Velen jakoś w roli wiejskiej czarownicy? Dobra, wróćmy do tematu. Wróćmy do tematu. Chyba... masz jakieś wieści o czarodziejkach z loży? Masz jakieś wieści o czarodziejkach z loży? Nie. W tych czasach bezpiecznie nie wiedzieć. Dobra, to ale... też... mamy. Słuchajcie, chciałbym jeszcze zobaczyć, co ona ma na sprzedaż. Nie sporo rupieci po czarownicy, która wcześniej mieszkała w tej chatce. Owszem. Chciałbyś rzucić na nie okiem? Tak, chętnie. Może będzie miała jakieś ważne schematy dla nas, na przykład. O, come on, no to jest dopiero fajne. Dobra, co możemy ci odsprzedać? Zapewne same rzeczy alchemiczne, ewentualnie runiczne. Ma też takie duże kamyki. Jakie drogie! No, nie będę na nie patrzeć, tak szczerze mówiąc. Nie stać nas na nie. Kamień runiczny, kamień runiczny, kamień peru, kamień runiczny. To będzie pierdylion kamieni runicznych. Po co tworzyć aż tak dużo kamieni runicznych, autentycznie? Ona ma chyba wszystkie możliwe schematy na kamień runiczny, jakie można sobie wymarzyć. I glify. Majątek bym u niej stracił, gdybym to wszystko kupił. Dobra. Ma też książki. Wstęp do magii stosowanej, loża czarodziejek, koniunkcja sfer, podróże między światami. Chyba już czytaliśmy. Ten tekst został przeczytany, tego nie czytaliśmy jeszcze. Receptura przynęta na czarta. Czarna krew. Okej. Okay. Coś masz jeszcze.
Północny wiatr. To jest eksplodująca petarda. Ale przeciwko drakonidom. I cała masa oczywiście różnego rodzaju ziół. Zobaczmy, czego my mamy z kolei dużo. Co mógłbym jej opchnąć. Ona ma też sporo pieniążków, dzięki którym moglibyśmy sobie, tak wiecie, troszeczkę naprawić nasz budżet. Krasnoludzki spirytus na przykład moglibyśmy jej sprzedać tak z kilkanaście sztuk. Bo zioła generalnie to chyba ich nie interesują. Pusta butelka, składnik alchemiczny, coś zostawimy. Mamy jeszcze... tą rzecz tak naprawdę... Mnóstwo rzeczy tak naprawdę mamy, tylko... Wiecie co, chyba zrobimy drugi ten mutagen niebieskim. Bo już będziemy w stanie go stworzyć. Super. A większy zielony mutagen to nie. Niebieski mutagen. No dobra, wychodzimy stąd na razie i porozmawiajmy z nią o... Chyba, że masz tam jeszcze alchemię. Chętnie. Dobra. Przepraszam, że to tyle trwa, ale ona może mi to po prostu jeszcze zaproponować jakąś alchemię. Możemy zrobić odwar. Odwar z mglaka. Zwiększa moc znaków, jest o... jeśli niebo jest zachmurzone. Le. Nie, raczej mnie to nie interesuje. Odwar przeciwko insektoidom. To może być całkiem fajne. I proste do zrobienia. Ulepszony olej przeciwko insektoidom. Super. Wymaga olej przeciwko insektoidom. I wymaga tego, co zebraliśmy, pamiętacie? W zeszłym odcinku przy utopcach. Ależ ja mam zajebistą pamięć, a tego nie pamiętam, kiedy zebrałem. olej przeciwko zwierzętom. Okej. Okay. Zróbmy to sobie. Substancje alchemiczne. Większy niebieski mutagen. Słuchajcie, możemy zrobić... Tak... 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 Bo już czegoś takiego jak największy niebieski mutagen to już raczej nie zrobimy, prawda? Zielony mutagen. To też sobie wykonamy. No i mogę jeszcze jeden niebieski mutagen sobie wykonać. Super. Dobra, to teraz ją zapytajmy, o co chciałeś mnie poprosić? O co chciałaś mnie prosić? Chodzi o przeklętą wyspę na jeziorze Morzysko. Musiałeś o niej słyszeć. Wieśniacy ciągle gadają o upiorach, które ją nawiedzają. Podobno nikt stamtąd żywy nie wraca. Co to za klątwa? Dlatego chcesz mnie tam wysłać? Właśnie nie wiem. Muszę ją zdjąć, a nie udało mi się nawet dotrzeć do jej źródła. Ale chyba czegoś się dowiedziałaś. Wiem, że klątwa łączy się jakoś z wieżą, w której po najeździe Nilfgaardu zamieszkał Wszerat, możnowładca tych ziem. We wsi mówią, że zdesperowani chłopi popłynęli na kłomnicę prosić o jedzenie i doszło tam do jakiejś rzezi. Pomożesz mi zdjąć tę klątwę? Wiem, że jesteś w tym dobry. A tak naprawdę po co? Czemu zależy na zdjęciu klątwy? Czemu ci na tym aż tak zależy? Nie mnie zależy, tylko wieśniakom. Wyspę odczarujcie, pani! Wyście taka wielka czarownica! Nie dają mi spokoju. No i? Miałem wrażenie, że niespecjalnie liczysz się z miejscowymi. Taka wielka czarownica? Jeśli nie zdejmę klątwy z wyspy, mogą uznać, że nie aż taka wielka, żeby ryzykować i kryć ją przed łowcami czarownic. Czyli chodzi o to, co chłopi o tobie myślą? Obchodzi cię to? Chodzi o to, że... Słuchaj... Nie po to zaszyłam się na tym odludziu, żeby dać się głupio złapać przez jakiegoś chama z żałobą za paznokciami. Nie stanowiłoby dla ciebie wielkiego problemu zabicie takiego łowcy? Wszerat kazał wymordować chłopów? Można władca kazał wymordować chłopów, którzy przypłynęli na wyspę? We wsi mówią, że ich otruł. Sympatyczny jegomość. Nie znałam go, ale z tego, co mówił czarodziej z wyspy, nie wynikało, że Wszerat był aż takim okrutnikiem. Mieszkał tam jakiś czarodziej? Znałaś go? Co się z nim stało? Tak, byliśmy przyjaciółmi. On też zginął podczas tej masakry. Prawie nikt nie ocalał. Dziwne, że ci, którym udało się uciec z wyspy, pomarli później w mękach. Ale to nie wyglądało na działanie trucizny.
Dziwna kula, wszyscy się znali, ona znała tamtego maga, coś mi tu śmierdzi, pomogę ci. Pomogę ci. Wiedziałam, że ta sprawa cię zainteresuje. Oczywiście będziesz musiał popłynąć na kłomnicę. Od czego mam zacząć? Trzeba nawiązać kontakt z duchami, które błąkają się po wyspie. Mogą wiedzieć coś, co pomoże nam dotrzeć do źródła klątwy. Myślisz, że okażą się aż tak rozmowne? Tak, jeśli weźmiesz ze sobą mój magiczny kaganek. Będziesz mógł go potem zatrzymać. Przekonasz się, że jest bardzo użyteczny. To jest już coś, co powiem wam, że wystarczająco mnie przekonało. Dobra. Dlaczego nie popłyniesz ze mną? Dlaczego nie możesz popłynąć ze mną? Raz próbowałam wybrać się na kłomnicę, ale magiczne oddziaływanie klątwy było zbyt silne. Myślałam, że rozsadzi mi głowę. I dlatego wysyłasz tam mnie. Tobie po prostu zadrga medalion, a mnie poszła krew z nosa. W Aretuzie szkolono mnie do wyczuwania najsubtelniejszych przejawów magii. A to było jak uderzenie cepem. Przestań. Przede mną nie musisz się tłumaczyć. Możesz użyć mojej łódki. Zacumowałam ją przy brzegu koło wioski i pewnie dalej tam jest. O ile nie zgniło jak wszystko tutaj. Urocze. Dobra, jak działa kaganek? Jak działa ten kaganek? Potrzeba jakichś szczególnych magicznych zdolności, żeby go użyć? Nie, wystarczy postawić kaganek w miejscu, gdzie leżą kości i słuchać szepty. Tylko nie zawsze jest to przyjemne doświadczenie. Wyobrażam sobie. Opowiem ci potem wszystko, pomijając drastyczne szczegóły. Nie będziesz musiał mi nic opowiadać. Dam ci ksenoglos, dzięki któremu będziemy mogli się kontaktować na odległość. To takie fantastyczne walkie-talkie. Opowiedz mi, co widzisz, a ja będę mogła cię poinstruować, co robić dalej i czego szukać. Czyli dwa przedmioty żeśmy dostali. Skąd masz ksenoglos? Skąd masz ten ksenoglos? Znalazłam go w kopalni razem z kagankiem. Najpierw myślałam, że to jakaś część kaganka i dopiero później zorientowałam się, co mi wpadło w ręce. Czyli należał do tego elfiego czarodzieja. Tak, nawet nie wiedziałam, że elfy też ich używają. Nigdy nie słyszałem o ksenoglozach. Nigdy nie słyszałem o ksenoglozach. Działają tak samo jak megaskop, ale są o wiele bardziej poręczne. Myśl o tym po prostu jak o magicznym, gadającym pudełku. Trudno jest je skonstruować? Bardzo trudno. Dlatego są takie rzadkie. Ja na pewno nie umiałabym czegoś takiego zrobić. Czyli nie ma szans, żeby ksenoglozy upowszechniły się wśród czarodziejów. Najmniejszych. Dzięki Bogu. Era Orange jeszcze nie nastała. Ruszam na kłomnicę. Jest coś jeszcze, o czym powinienem wiedzieć, zanim się tam wybiorę? Nie, to wszystko. Coś mi nie mój. Coś mi tu śmierdzi. Idź już, bo jestem ciekawa, co odkryjesz na kłomnicy. Tylko koniecznie wróć do mnie potem. I Geralt? Dziękuję. No. Dobra, przedmiot fabularny. Masz nowy przedmiot fabularny, aby przygotować go do użycia. Umieść go w odpowiednim miejscu, jak na pewno, a następnie wybierz z menu szybkiego dostępu. Okej. Okay. Magiczny kaganek, pochodnia. Może być, choć na razie sobie weźmiemy kartacz. Dobra. Mini przerwa. Muszę wsmarkać, no bo za chwilę szału dostanie się z tym krząkaniem. No i zobaczmy. W takim razie, na jakim poziomie jest to zadanie, które od niej dostaliśmy? Sprawy rodzinne to nie, panie lasu. Stosne migracyjne spotkanie z Ciri. Zadania poboczne. Mysia wieża. To jest na 6 poziomie, słuchajcie. Wykonamy to sobie zadanie. I mamy jakieś 100 metrów plus tu się topiec. Dobra, olać te utopce, bo naprawdę nic mi nie dają, a bez sensu jest walka z nimi, tak mi się wydaje. I teraz pytanie, czy my fakt... Tak, mamy łódź, świetnie. Będziemy musieli... O, brzydliwe to całe miejsce jest. Dobra. Do steru. Jop. I do mysiej wieży w takim razie. No ciekawe, co tam znajdziemy.
Mamy przed sobą, moi drodzy, perspektywę następującą. Albo zginiemy marnie, albo zginiemy marnie. Albo Keira nas oszuka, bo to też jest prawdopodobne. Że przepiękna przyroda po prostu. Wiecie co? Nie wiem czemu, ale tereny, które są tutaj przedstawione, przypominają mi Mazury. Znaczy Warmię tak dokładnie, bo ja mieszkam na Warmii, w Olsztynie. I serio, lasy, które my mamy, te tereny, które my mamy, no są podobne do tego, co tutaj jest Velen. Brakuje oczywiście wisielców, ale to czasem, no nie wiem, też się pojawia, powiedzmy... Słyszysz mnie? Boże, się przestraszyłem. Dopływam do brzegu. To świetnie, odezwę się niedługo. Czekaj, czy ja mogę cię wywołać przez ksenoglos, czy to działa tylko w jedną stronę? Tylko w jedną. Będziesz musiał zdać się na moją kobiecą intuicję. Cudownie. Na co? Kobiecą intuicję! Świetnie. Dobra, ja o czym to mówiłem? A tak, że wisielcy czasem też się u nas pojawiają, zwłaszcza za czasów Kortowiady. No, na 100%. Słuchajcie, tam jest wieża, ale tam jest jeszcze coś. Nie wiem, czy... No, oczywiście są te zgnilce. Zajebiście. A przy okazji, co to jest tam dalej? Ja bym chciał jeszcze zobaczyć mapę świata. Gdzie ja jestem? Bo się w ogóle... Słuchajcie, my się możemy w ogóle teleportować do przystani. Wow. Okej. Okay. To mnie całkiem cieszy. O, to mnie interesowało, co to jest. Zapewne coś o wysokim poziomie i na pewno nie będziemy się tam udawać. Nie no, serio, muszę zawalczyć z tymi zgnilcami. Tak, jestem. Przestań mi ciągle zaczepiać. Ksenoglos działa? Halo, słyszysz mnie? Co? Nie rozumiem. No tak, już się popsuło. Krótko trzymają te zakręcia. Co tak? Co? Są jakieś zakłócenia. Musisz być bardzo ostrożny. Super. Tylko ja bym chciał zapisać grę. Dziękuję ci bardzo, bo ciągle do mnie gadałaś. Proszenie od Keiry Metz. Możemy w tym samym slocie. No i słuchajcie, no pokonajmy te gnilce. Siakrę. No dobra, one się same zlikwidują, cudownie. Jeden problem z głową, jednym słowem. Dobra, weźmy jeszcze sobie kwiat dwugrotu. I czy one czegoś pilnowały, czy to jest gniazdo potworów, cokolwiek? Nie, ale były tutaj ziółka. No dobra, słuchajcie. No to podróżujemy w stronę wyspy w takim razie. Ksenoglos już oczywiście się popsuło. Oh, hello. Jakiś krąg. Jak miło. O, cała masa utopców oczywiście. Na czwartym poziomie doświadczenia to nie będzie problem. I wyczyszczone. Dobra, sporo to będzie prawdopodobnie przeciwników, który będziemy musieli pokonać. Tu jest może coś ciekawego. Czekajcie, jest zejście. Jakieś krypty. Świetnie, uwielbiamy krypty. Ja sobie może od razu wezmę pochodnie. Nice. I... Zamińska brygantyna. Nic ciekawego. Poza jeszcze grzybkami. Geralt uwielbia grzybki. Igni. Teraz jakaś pochodnie. I tak się zastanawiam, czy zabić jeszcze tego przeciwnika, który tam jest. No oczywiście ja do takiego obszaru muszę się wpakować nocą, nie? To jest po prostu... To jest mój obowiązek. Gdzie ty łazisz? Noż co za... No patrzcie go. Teraz na spokojnie. Znaczy, speedem w drugą stronę. Tu skończyliśmy ostatnio.
Co znowu tam? O, gule. Nie no, cała po prostu plejada różnego rodzaju poczwa tu jest. Szarżujesz czy nie szarżujesz? Dziękuję. Pięknie. Kieł potwora. Chyba w ten sposób będziemy podróżować aż do samej wieży. Zanosi się na deszcz. Nie no co ty, lej od... po prostu od dawna, ale... to już dopiero teraz się zanosi na deszcz. Czy tu jest... ul? Wow, what the fuck, co to jest? Sio! Co to za brzydlistwo było? O, to są chyba utopce albo zgnilce. No i jeszcze więcej guli. Ciekawe o co chodzi z tym, że one się tak świecą. Jak psu jaja. Okej. Załatwieni. Mogłem sobie, wiecie, jeszcze odwiedzić Kowala i generalnie ulepszyć wszystko to, co mieliśmy w ekwipunku. Bo tam jest jeszcze jeden gul. Ten nie wykazywał chęci nawet uników. Na nas na plus. No i co, mamy chatki jakieś. Słuchajcie, no sprawdźmy, co jest w takim razie w środku. To coś jest? Te zwłoki są dość świeże. Musieli tu przybyć na długo po śmierci dziedzica. Możemy tutaj użyć kaganka? Nie. Dobra, schowajmy go w takim razie. Ja bym chciał sobie zobaczyć jeszcze, co jest w tych chatach, albo ewentualnie, jeżeli cokolwiek w nich jest. Może będzie będą jakiś fanty i tak dalej. A tutaj, od strony bagien. No proszę. Perła, wędka. Weźmiemy sobie jeszcze... jak to spadnie oczywiście. Nie, Geralt nie może wcelować oczywiście. Dobra, olać to. Chciałem wziąć plaster miodu, ale najwidoczniej się nie uda. No i zobaczmy, co jest wewnątrz chat. Chaty już dawno zostały zagarnięte przez przyrodę. O, co to jest? Tym razem ghoul jest na 9 poziomie. Pięknie. Spalił się. I wejdźmy do tej chatki. Też od drugiej strony? Jak w ogóle jest sens je badać? Coś tu jednak jest. Spróbujmy. Krasnoludzki spirytus. No, z uwagi na to, że Geralt jest alkoholikiem i to jeszcze należy do stowarzyszenia anonimowych, to myślę, że jemu się to będzie podobać. Mamy drogowskaz, moi drodzy, cudownie. Co tu mamy? Spróbuję użyć kaganka od Keiry. O, serio? Jest tak oczywiste, że... Zwiedzieli się, nie wpuszczą Grahama. Cicho, głupi. Jak będziesz tak głośno dziobem kłapać, to się sam dziedzic zorientuje. A gdzie tam? On sobie siedzi na puchowych kołdrach, mięsem się obżera? I ani mu do głowy przyjdzie, że zaraz pasy z niego będą trzeć. Droga wolna, ludziska! Na nich! To jest pytanie, czy kto tu jest zły w takim razie? Chłopi czy dziedzic? Bo brama została wyważona. O, baba wodna. Cudownie.
Kocham baby wodne. Dobra, spaliłem te komary. No ale chciałbym mieć coś takiego w rzeczywistości, wiecie? No szeszty. Wredny przeciwnik jest, autentycznie jest wredny. Woda, jad, ząb wodnej, czegoś tam. Wodnej baby. Jeszcze jest skrzyneczka. Stronica na manuskrypt przeciwko ogrowatym. Skóra białego wilka. Zobaczcie, mówiłem, opłaca się eksplorować jednak. Miejska. Blacha metalowa. Metalowego srebra, czy czegoś tam. Zobaczmy, czy coś jest po drugiej stronie. Nope, poza siłkami. Siłka też możemy zabrać. Bardzo fajnie, że jest tutaj też szybki, jakby szybka podróż. Możemy się teleportem stąd wydostać. Ale jeszcze sobie zobaczę, czy coś jest na murach na przykład i tak dalej. Raczej nie. Ta wieża kiedyś... A tam jest światło na górze. Czy ktoś jest w środku? I mamy kolejne miejsce na kakanek. Miłko, uchodzić trzeba! No, co żywo! Miłko? Miłko, co ci? Nie wiem. Gorąco. Pali. Znaczy cię suszy. Co? Nie, nie podchodź! Nie zostawiaj mnie! Oj, słuchajcie, mamy chyba kolejny poziom doświadczenia. Nie zauważyłem. Tak, jest, mamy postać, mamy 7 poziom doświadczenia i 1 dodatkowy punkcik. Czyli rozdamy go sobie w Igni. Zadaję obrażenia znakiem Igna po kolejnym poziomie. Wracam od znaku aż do maksymalnie 45%. Regeneracja wytrzymałości w walce. Bierzemy sobie. Świetnie. Myślę, że no, zainwestujemy sobie tutaj z 5 umiejętności, znaczy jeszcze z 2 umiejętności, spokojnie. No fajnie. W prosty sposób można zyskać doświadczenie dzięki temu kagankowi. Ja sobie jeszcze obczaję, bo tutaj jest jakaś chatka. I fanty, jak się patrzy, saletra może być. Plus jeszcze... nieskazitelny szafir, wow. No, sporo. Nie, szafir pewnie użyjemy jako składniku alchemicznego. I możemy wejść od dwóch tak naprawdę stron. Słuchajcie, spróbujmy od tej bocznej. Zazwyczaj boczne drogi zawsze prowadzą do jakichś ciekawszych rzeczy. Ciekawszych rzeczy. Dobra. Z tej strony zamknięte. No to próbujemy oficjalną drogą. Hello. Coś tu ciekawego znajdziemy? Jakieś przeciwnicy? Chyba nie. Nie wygląda na to, że ci chłopi zamierzali grzecznie prosić o cokolwiek. Stara kość dla skóra, jest mnóstwo szczurów. Broi się tu od szczurów, żywych jest prawie tyle samo co martwych. Myślę, że z głodu jedzą... Geralt, przestań! Nie musisz mi o tym tak dokładnie opowiadać. Chciałem powiedzieć, że z głodu jedzą siebie. Nawzajem palić tu magiczny ogień. Okej. Okay. Co to się zapaliło właśnie? Tam jest jeszcze jakaś skrzyneczka. Pomniejszy gniew Igni, super. Gdzie szlachcic? A tu leży sobie cichutko z bem rozwalonym jak przegniła dynia. We własnej krwi i gównie się tapla. Zupełnie jak chłopa, niewielkie panisko. Za szybko go zabili, za lekko miał śmierć. To jeszcze nie koniec. Są jeszcze jego synowie. Jest córka. Idziemy na szczyt wieży. Ale bestialscy. No, szkurcze... Dobra. To będzie ciekawe. Badaj. Ślady krwi. Tu musiało zginąć wielu ludzi. Ten
Proszę, wiecie co? Ja to sobie może przy okazji spalę pochodnie, bo ja niewiele widzę. I coś ewidentnie chce, żebym zszedł na dół. Dobra, podnieś. Prawiona skóra. A, z tej strony jest zamknięte. Możemy iść na dół albo na górę. Słuchajcie, no sprawdźmy dół najpierw. A takie chorożaste to jest tam. No jasne, to jest chorożaste. Hello. Milion szczurów. Szaleński długi miecz. Powiem tak, jesteśmy wiedźminem, nie boimy się. A, słuchajcie, dajcie też znać, co byście powiedzieli na przykład na nagranie serii Thief. Dobra? Jest to dość stare, ale bardzo, bardzo, bardzo dobra produkcja. Czyste srebro. Dużo srebra to dostajemy, więc to się bardzo cieszę. Wow, bardzo dużo srebra. On coś testował na tych szczurach, na pewno. No i zobaczmy. Tak, tu jeszcze mamy, pewnie jakieś worki. Okej, dobra. Schowajmy to i wymienimy sobie na kaganek. Czego to bogaci nie wymyślą? Patrz, szczury w klatkach trzymają jak króliki. Może by je wypuścić, bo jak tu zostaną, to z głodu zdechną. A nie lepiej podpalić, żeby się wytraciły szczurzyska zawszone. Jeszcze przepłyną do wioski i szkody narobią. Jak ci szczury przepłyną? Oj, nie bój się, szczury to cwańsze są od ciebie. One jakieś niemrawe, parchate czy co? Uch, jak cuchną. Czy mi się wydaje, czy to było, nie wiem, stworzona jakaś zaraza i testowana na szczurach. Musieli jakieś magiczne eksperymenty robić. Dobra, kaganek schowaj. Ponownie pochodnia. Idziemy sobie na górę. Mamy nawet odpowiednią godzinę, powiem wam, na taką eksplorację, czyli 22:48. Trzeba sprawdzić wyższe piętra tej wieży. Hello. Dobra, no i oczywiście opitolimy wszystko. Wszystko zniszczone. Tu są kolejne kości. Nieźle. Ale widać, że ktoś tu wykształcony był. Kaganek. Nie zaczynaj znowu, Anabel. Zajmij ty się lepiej wyszywaniem, a nie zrzuć mi głowy o durnych chłopów. Zawrócił ci w głowie ten prostak i teraz ci się zdaje, że oni wszyscy tacy dworni jak Graham. Panie, chłopi wdarli się do wieży! Ci co, tam jeszcze były jakieś zwłoki. Zobaczymy, czy tam faktycznie działa przy każdym szkielecie. Nie. Może to jest strażnik, który tutaj był? Znaczy się, ponownie pochodnia. Generalnie powinien sobie zrobić eliksir kota. Tylko, że mówię, nie mogę znaleźć skłonników alchemicznych. I powiem wam, że nie kupię pomysłem byłoby chyba, jak będziemy gadać z Keirą albo z jakimś tam inną właścicielką dużej ilości artykułów tych i schematów alchemicznych. Noszona skóra. Dobra, spróbujmy kaganek. Tyle złota. Umarlakom już się przecie nie przyda. A zdziw, że to wszystko jeszcze tu leży. Tyle czasu po śmierci pana. Kto tu? Odezwij się. Jest tu kto? Kim jesteś? Dobra, w tej wieży na pewno jest coś, co będzie chciał odgryźć mi głowę. Może strzyga, albo alp. No coś na pewno. Dobra, sprawdźmy sobie jeszcze w takim razie te pomieszczenia. Sztaba srebra, sporo szkoła na pewno. Hydraganum, rękawice myśliwskie i trochę alkoholu. To tam się znowu tłucze. Ale nie lubię, co się tłucze. Dobra, spróbujmy na górę.
W sumie ciekaw jestem, jakby się mieszkał w takiej wieży, wiecie? Możemy jeszcze wyżej pójść. Ale ja bym chciał chyba najpierw... No tak, zejdziemy sobie tędy. Ała. Dobra, mamy regenerację, to nie jest źle. Właśnie. Najpierw sobie sprawdzimy, czy coś jest na tym balkonie. To było chyba wszystko. Da się spaść tędy, albo coś tam dalej jest? Nope, na górze. O, na górze też nic nie ma, wiecie, bo czasem jak się zabawimy, powiedzmy, w Assassin's Creed i będzie parkour, no to też można, no, troszkę szybciej Geralt. Tyle czasu nie chcę tu spędzać. Ale quest na razie jest bardzo ciekawy. Urocze. To miejsce na pewno jest nawiedzone. Dotarłeś już do laboratorium. Pierdzielę, Keira. Jestem na ostatnim piętrze, ale tu nie ma laboratorium. W takim razie nie dotarłeś jeszcze na samą górę. Poszukaj jakiegoś przejścia. Cudownie, słuchajcie, tak się wystraszyłem, bo gram generalnie na słuchawkach dobrych, Logitecha, gdzie mam bardzo dobry dźwięk. No i Jezus Maria, co ja teraz przeżyłem, to jakiś po prostu koszmar. Prawdopodobnie coś tu będzie. Najpierw zbadajmy to. Ktoś tu chyba coś ciągnął. Albo raczej przesuwał od jednej ściany do drugiej. Dobra, użyj. Dobra, zapaliła się pochodnia. Teraz tego. To może teraz to. No i teraz się odpaliło. Super. Ukryte drzwi. A ja z uwagi na to, że dawno nie sejwowałem i nie wiem, co jest na szczycie myśli wieży. Aż mi się z popielem skojarzyło. I jak się nazywa ten film? W ogóle Stara Baśń. Książki nie czytałem, ale z filmem miałem do czynienia. Wygląda na laboratorium i to nieźle wyposażone. Czarna krew przy okazji staliśmy. No i proszę, proszę, ty na czymś eksperymentowali? Oni tu na czymś eksperymentowali. Eksperymenty na ludziach. Za czasów Kapituły nie uszłoby mu to płazem. To nie jest zbyt dobra informacja w takim razie. Dobra. Chyba już wiadomo, podnieś. Wielka po eliksirze. Chyba ktoś tu się otruł. Dlaczego mnie opuściłeś? Mówiłeś przecież, że mnie kochasz. Tak mi zimno. Dlaczego nikt po mnie nie przychodzi? Nie mogę stąd wyjść. Kim jesteś? Ty też chcesz mnie skrzywdzić? Jestem Wiedźminem. Jestem Wiedźminem. Chcę odczynić klątwę, która ciąży na wyspie. A ty kim jesteś? Inne duchy mnie nie widziały. Ja jestem wyjątkowa. Zawsze byłam. Córka dziedzica, najpiękniejsza. Wszystkie te ziemie, jak okiem sięgnąć, należały do nas. Musieliśmy się schować w wieży czarodzieja, żeby przeczekać wojny i trudne czasy. Ale to nie miało być na zawsze! Kim był czarodziej, kto tu mieszkał? Kim był czarodziej, który tu mieszkał? Miał na imię Aleksander. Nie znałam go dobrze. Cały czas siedział w tej wieży. Wiesz, on też nie żyje. Wszyscy umarli! Całe stosy trupów! I tak jestem tu sama! Całkiem sama! Wszyscy mnie opuścili, nawet ten, który obiecał mi wieczną miłość! I ty też mnie zostawisz!
Jeśli uda mi się zdjąć klątwę, będziesz mogła stąd odejść. Czy... co wydarzyło się w wieży? Opowiedz mi, co wydarzyło się w wieży. To prawda, że chłopi przypłynęli tu prosić o jedzenie? Nie, oni chcieli kraść i zabijać. Myśleli, że my tu opływamy w bogactwa i śmiejemy się z ich niedoli. A przecież my też mieliśmy mało jedzenia. Za mało, żeby się podzielić. Wymordowali wszystkich. Słyszałam, jak mój ojciec krzyczy, ale czarodziej kazał mi nie wychodzić z ukrycia, nikomu nie otwierać. Dał mi eliksir, miałam go wypić, gdyby mnie znaleźli. Powiedział, że wszystko będzie dobrze. Co to za eliksir? Co to był za eliksir? Pamiętasz, jak pachniał, jak wyglądał? Pamiętam tylko, że bałam się go wypić. Nie ufałaś czarodziejowi? We wsi mówili, że zajmował się chorobami, ale nie leczył ich, tylko wywoływał. Podobno wabił do wieży szczury i zarażał je katrioną. To pewnie były tylko plotki, ale ja się bałam, tak potwornie się bałam. I wtedy usłyszałam głos mojego ukochanego Grahama. Wołał mnie. Otworzyłam mu, ale zanim weszli inni, rzucili się na mnie i... Dlaczego ukochany cię nie obronił? Dlaczego twój ukochany cię nie obronił? Było ich zbyt wielu. Krzyczał, żeby mnie zostawili w spokoju, ale oni się tylko śmiali. Skrzywdzili cię? Skrzywdzili cię? Zaczęli szarpać na mnie suknię, trzymali za ręce. Udało mi się wyrwać i wypić eliksir, a potem... nie pamiętam. Tak umarłaś. To była trucizna. Nie, obudziłam się. Było pusto i ciemno. Wszędzie biegały szczury, całe dziesiątki, setki, a ja nie mogłam się ruszyć. To był eliksir nasenny i nie przestał jeszcze działać. Byłaś sparaliżowana. Były wszędzie. Oblazły mnie jak robactwo. Twarz, ręce. Czułam, jak rozrywają mi skórę, wpełzają do brzucha. O Jezus. Rozszarpywały mnie na strzępy, a ja nawet nie mogłam krzyczeć. Czy nie dość wycierpiałam? Dlaczego nie mogę stąd odejść? Nienawidzę szczurów. Czy możesz się kontaktować z innymi duchami? Możesz się kontaktować z innymi upiorami na wyspie? Nie, jestem tu całkiem sama. Inne duchy uciekają przede mną. Nie wiem czemu. Ty się mnie nie boisz, prawda? Nie. Często mam do czynienia z duchami. Chociaż muszę przyznać, że ty jesteś inna. Znalazłem w wieży świeże zwłoki. Nie byłaś ostatnią osobą, która umarła na tej wyspie. Znalazłem w wieży świeże zwłoki. Tu jest niebezpiecznie. Nikt nie powinien przypływać na tę wyspę. Ja też chcę stąd odejść! Wygląda na to, że tego człowieka zaatakował jakiś potwór. Całkiem niedawno. Co jeszcze mieszka w tej wieży? Nie wiem. Tu jest pełno upiorów. Słyszę, jak szepczą po nocach. Nie chodzi mi o duchy, tylko o potwora, który tu grasuje. Musiałaś się zorientować. Nie wiem! Nic nie wiem! Czemu wypytujesz o takie rzeczy? Miałeś mnie uratować, a nie dręczyć! Jak mogę ci pomóc w takim razie? Jak mogę ci pomóc? Więzi mnie klątwa zrodzona z nienawiści. Przełamać może ją tylko moc miłości, ale kto mógłby pokochać upiora? A twój ukochany, o którym mówiłaś, czy on też nie żyje? Graham? Nie, on żyje. Wiedziałabym, gdyby umarł, ale on mnie porzucił i uciekł. Zostawił mnie tu samą! Może gdybyś mu wybaczyła, klątwa straciłaby moc. Myślę, że wtedy cała wyspa zostałaby oczyszczona. A powiedz mi o Grahamie. Kim jest to syn jakiegoś szlachcica? Nie, jest ubogim rybakiem. To dlatego mój ojciec nie chciał się zgodzić, żebyśmy byli razem. Tak bardzo za nim tęsknię. Nocą podchodzę do brzegu wyspy i patrzę w kierunku wioski. Czy on jeszcze o mnie pamięta? Na początku mówiłaś, że nie możesz wyjść z wieży. Tak mówiłam? Musiało ci się wydawać.
Nie wydawało mi się. Ja sama już nie wiem. To wszystko jest jak koszmarny sen. Klątwa jest zogniskowana na tobie. Sądzę, że klątwa zogniskowana jest na tobie. Masz o wiele silniejszą aurę niż inne duchy na wyspie. Mój medalion drga od samego początku naszej rozmowy. Nie wiem, o czym mówisz, ale ty pewnie znasz się na tym. Myślę, że masz rację. Czuję, że mój los jest związany z wyspą. Może dlatego, że byłam dziedziczką tych ziem. Klątwa może opierać się na więzi krwi z ziemią. W takim razie, aby uwolnić wyspę, wystarczy, że pojednasz się z Grahamem. Ja kochałam go i jestem gotowa mu wybaczyć, ale chcę się przekonać, że żałuję tego, co zrobił. Zanieś mu moje kości, niech mnie pochowa. To będzie nasze pożegnanie. Porozmawiasz z nim? Zrobisz to dla mnie? Chcę się tu jeszcze rozejrzeć. Mam nadzieję, że będę mógł ci pomóc, ale na razie muszę się jeszcze tutaj rozejrzeć. Bo wiecie co, mnie coś, co nie coś mi się tu nie podoba. Ty wie, że są tylko kości? Nie zostawiaj mnie z nimi! Wrócę po ciebie na pewno. Dobrze. Ale nie każ mi czekać zbyt długo. Czy coś mi tu nie pasi? Pamiętacie, jak czytaliśmy o różnych dziwnych rzeczach związanych z potworami? Głównie chodzi mi o... Tam, gdzie były istoty magiczne, upiory. Morowa dziewica. Słuchajcie, to może być... Nie wiem, mam wrażenie, że ona jest morową dziewicą, bo... Kłamała, że może wyjść ze studni, ale się upiorą. Czy ja mam coś takiego? Ewentualnie przygotuję się od razu. Insektoidom przeciw upiorom. Dobra, mamy coś takiego. Istotą magiczną. To weźmiemy na pewno sobie to, zaaplikujemy na miecz, jeżeli będzie taka konieczność. Robić to szybko, więc nie trzeba teraz. Ale naprawdę mi się wydaje, że mamy do czynienia tutaj z tym właśnie rodzajem potwora. Bo ona... Wszyscy mnie zostawili. Nie, mam bo ona chce sam chyba opuścić to miejsce. Jeszcze zobaczymy górę. A ciekawe jest, co się stanie, kiedy powiem, że jej nie pomożemy. Dobra, jesteśmy już praktycznie na szczycie wieży. Tych ludzi trzymano w klatkach, aż umarli. Psia krew, podła śmierć. Podła, ale... Są też dzieci. No dobra, potrafią mi tutaj odpowiednio. Czy mogę tam na górę wskoczyć sobie, albo coś zobaczyć? Słuchajcie, mi się wydaje, że tam na górze też coś jeszcze jest. Pytanie, czy da się wejść. Próbujmy tędy. Nope. Czy da się wejść na szczyt wieży? Może tu? Czy ty możesz to zrobić, nie trzymając pochodni? Nie. No jak W, tam może coś być na szczycie. Nie. Dobra, wiesz co? Zrobimy save'a. Może od razu sobie to przedstawię kolejne 20 minut leczenia. I powiedzmy jej, że jej nie pomożemy. No moglibyśmy pójść do Grahama, faktycznie, bo on powinien jeszcze żyć. Natomiast... Co? Opcjonalnie co? Użyj Meksikanek, by odnaleźć duchy. Zapisz. Się wierzę. Skontaktować się z Anabel. Wszyscy mnie zostawili. A czekajcie, a może te... Tam na górę jeszcze wejdziemy sobie. Właśnie. No, odpal to proszę. Może tutaj coś będzie.
Nie, nic mi to już nie powie. Opcjonalnie odnajdź duchy. Sprawdź mapę. Nie wiem, czy to opcjonalnie chodzi o to, że jeszcze są tu jakieś duchy, których nie znaleźliśmy. Czy może już jakby quest jest częściowo zakończony, choć prawdopodobnie odznaczyłby mi się przynajmniej ten element. Niech to się wreszcie skończy. Dobra, jeszcze raz zapiszemy i wiecie, i powiedzmy jej, że jej nie pomożemy. Ja jestem ciekaw, co się stanie. Dobra, muszę mieć magiczny kadek, żeby z nią pogadać. Dobra, ona ryczy jeszcze dziwnie. Czy teraz mi pomożesz? Obiecałeś, że mnie tu nie zostawisz. Nie ufam ci. Twoja opowieść jest bardzo smutna, ale coś się w niej nie zgadza. Mam wrażenie... O to ci chodzi. Że coś przede mną ukrywasz. Wiesz, że na wyspie jest niebezpiecznie, ale nie chcesz mi powiedzieć, jaki potwór tu grasuje. Tu nie ma żadnego potwora! Wydaje mi się, że kłamiesz. Wydaje mi się, że kłamiesz, tylko dlaczego? Chcesz chronić tego potwora, czy może... Nie chcę tego słuchać! Przykro mi, ale nie spełnię twojej prośby. Wynoszenie czegokolwiek z przeklętej wyspy jest zbyt niebezpieczne. W szczególności... Wynoszenie ludzkich szczątków. Słyszałam, że wiedźmini są bez serca. A może chociaż sprowadzisz Grahama tutaj? Tak bardzo chciałabym się z nim pożegnać. Annabel, posłuchaj. Nie, ty od początku nie chciałeś mi pomóc. A ja się łudziłam, że nareszcie ktoś się nade mną zlituje. Super. Dobra, miałem rację, moi drodzy. Robi się coraz lepszy, robi się jak wiedźmin. Dobra. Olej przeciwko upiorom. I jeszcze... Czy... Bestiariusz. Zobaczmy, na co ona jest. Żeby się upewnić. Baba wodna, nie? Morowa dziewica. Olej przeciwko upiorom i Irden. Mhm. Dobra, nałóżmy to smarowidło na miecz. Olej przeciwko upiorom. Tak jest. Zaraz ujrzę. Muszę je dopaść. Co takiego? O, ty chamidło jedne. Dobra, gdzie ona jest? Ona chyba ucieka. Albo na dół, albo nie wiem gdzie. Dobra. Możemy zrobić to w ten sposób. Spróbujmy ją teraz złapać. Nie, chyba biegnie na sam dół. Dobra, pójdziemy za nią. Leci, nie biegnie. Ale dobrze miałem rację, morowa dziewica. To było dla mnie zbyt oczywiste, wiecie? I zejdziesz do piwnicy, pewnie tam, gdzie jest centrum zarazy. Się zdziwisz. Co to było? Brzmiało, jakbyś postanowił dołączyć do drużyny upiorów. Walczyłem z morową dziewicą. Morowa dziewica? A udało ci się dowiedzieć, jak odczynić klątwę, zanim rzuciłeś się na nią w miecze? Tak, najpierw sobie porozmawialiśmy. Wygląda na to, że muszę sprowadzić na wyspę jej ukochanego, rybaka Grahama. Znam go. Mieszka w rudniku nad brzegiem jeziora Murzycko. Załatw to od razu. Czuję, że jesteśmy blisko celu. Tak, to od razu i tak dalej. Super. Czy to jest daleko? Może mamy przy okazji tam możliwość szybkiej podróży? O, super.
No to słuchajcie, myślę, że to już będzie w kolejnym odcinku. Mamy 55 minut. Quest świetny, bardzo mi się podoba. Jeszcze jestem z siebie zadowolony, że udało mi się rozwikłać, o co tu tak naprawdę chodzi. Zatem cóż, do usłyszenia. Ale najpierw zostawcie komentarz, zostawcie też ocenę pod filmem. Bardzo ważne. Jeżeli mogę was o to prosić, zostawiajcie łapki. Jest 1000 parę wyświetleń. Na innych odcinkach jest powyżej 2000. Każdy niech po prostu, jeżeli jest usatysfakcjonowany, kliknie ten kciuk, dobra? Bo to mi bardzo dużo pomaga w pozycjonowaniu filmów, powiedzmy, na YouTubie, że one są wtedy wyżej umiejscowione, jeżeli jest więcej tych lajków. Zatem jeżeli mógłbym was o to prosić, że jeżeli nie chcecie okazywać żadnego innego wsparcia poza takim ciepłym komentarzem, no to możecie zawsze kliknąć ten kciuk, to nic nie kosztuje. Dodatkowo w opisie jest Patronite, Facebook, to dla tych, którzy chcą w bardziej aktywny sposób wspierać kanał i no, pozwalać mi dostarczać wam content tak naprawdę codziennie. Dzięki za uwagę i do usłyszenia. Hej, pa, pa.